Pani przewodnicząca, Polska jest od 3 miesięcy krajem frontowym. Rosyjskie pociski spadają kilkanaście kilometrów od naszej wschodniej granicy. Polacy otworzyli swoje domy i serca dla milionów uchodźców. Komisja to widzi i podjęła decyzję szeroko dyskutowaną w Polsce. Zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy. Świadoma, że postawione warunki, izba dyscyplinarna czy nierepresjonowanie sędziów, to nie są warunki wystarczające dla naprawy polskiej praworządności, bo szkody sięgają znacznie głębiej. Widzę w tym gest solidarności z polskim społeczeństwem. Wiem, jak bardzo te fundusze są potrzebne w kraju, który ma teraz historycznie niską stopę inwestycji, zawinioną przez niepewność obrotu gospodarczego i chaos podatkowy nazywany Polskim Ładem. Konieczne jest oczywiście wyegzekwowanie tych warunków, ale są niewystarczające. Potrzebne są jeszcze dwa. Przynajmniej część, minimum 1/3 tych funduszy musi przypaść samorządom. I to nie pożyczki, bo samorządy są zadłużone, liczą straty po ostatnich pseudoreformach, ale granty. I po drugie, pieniądz inwestycyjny nie może zamienić się w pieniądz polityczny, pieniądz wyborczy. A mamy pod tym względem jak najgorsze doświadczenia. Więc trzeba patrzeć na ręce. I tylko po spełnieniu tych warunków ten krajowy plan będzie korzystny dla polskiego społeczeństwa i polskiej gospodarki. Dziękuję.